Na pewno jechaliśmy tam nie w roli faworyta, to każdy sobie, myślę, zdawał z tego sprawę, jednak chcieliśmy tam sprawić niespodziankę i myślę, jakieś punkty wyrwać, wiadomo, ale jak na każdym będzie jechaliśmy po prostu go wygrać. Gdzieś chłopakom nam po prostu nie wyszła. Myślę, że w przerwie też trener zmienił lekko taktykę na ten mecz i ta gra w drugiej połowie już wyglądała lepiej. Natomiast w pierwszej połowie Termalika nas dominowała, strzeliła bramkę i myślę, że to tak też lekko może podcięło skrzydła, bo gdybyśmy to trzymali do przerwy, ten wynik, który był 0-0, to myślę, że na pewno lepiej nam by się grało w drugiej połowie. Mecz przebiegał pod dyktando Termaliki i stworzyła sobie parę dobrych sytuacji. Szkoda tylko, strzelili w końcówce pierwszej połowy i nie udało nam się doprowadzić do przerwy w wyniku bezbramkowego. Natomiast druga połowa miała już inny przebieg. Stworzyliśmy sobie parę dobrych sytuacji i przy większym szczęściu mogliśmy nawet to spotkanie zremisować, szkoda, że się nie udało i przegraliśmy to spotkanie. Dążyliśmy do tego, żeby jednak obraz tego meczu zmienić. Ja sam miałem fajną sytuację, którą niestety nie zamieniłem na bramkę przy stanie 1-0 i później już wiem, jak to się potoczyło. No, my próbowaliśmy coś zrobić, Termalika wychodziła z kontrami i jedną taką kontrę zakończyła bramką. No i ten mecz skończył się 2-0 i tak naprawdę możemy czuć niedosyt, bo pomimo tego, że ta pierwsza połowa faktycznie gdzieś nie wyszła, to w drugiej mieliśmy okazję i mogliśmy ten mecz wyrównać i spokojnie, myślę, zdobyć choć jeden punkt tam na wyjeździe. Zawodnicy, którzy grali od pierwszej minuty, jak i wchodzili z ławki rezerwowych, zostawili dużo zdrowia na boisku. Każdy na pewno dał z siebie maksa, ile tylko mógł i niestety nie udało się tego meczu wygrać, ale przed nami teraz kolejny i na tym trzeba się skupić.
rozczarowany. Wiadomo, że jest tutaj w szatni 26 ambitnych chłopaków i każdy walczy o miejsce w podstawowej 11. No. Wiadomo też, że gdzieś widocznie po prostu trener miał taki plan i z takim planem muszę się pogodzić. Też nie jest tak, że ja przestanę pracować na treningach, nie będę się starał. Próbuję dać też sygnał, wchodząc, że tak powiem, na boisko, dając dobrą zmianę. Nie ma na pewno żadnego zwieszania głowy, tak jak mówię, no to jest, liga jest długa i myślę, że każdy z nas będzie miał szansę zagrać i pokazać się z dobrej strony, a to, że na Legii strzeliłem bramkę, to tylko i wyłącznie mnie cieszy, natomiast, no tak jak mówię, widocznie na meczu zmęczonym czegoś zabrakło i pewnie rozumiem decyzję trenera, tak pogodziłem się z nią i pracuję po prostu mocniej, żeby do tej jedenastki wrócić. Naprawdę wybraliśmy trener, zebrał fajną grupę ambitnych zawodników, którzy z każdym treningiem widać, że chcą osiągnąć coś w tej lidze. Myślę również, że trening i wszystko wygląda naprawdę na wysokim poziomie i to, że może brakuje nam jeszcze trochę zgrania i takiej pewności siebie, którą myślę z meczu na mecz będziemy nabierać, bo to się przydaje w tej lidze. No, musisz być pewny siebie, musisz wierzyć w swoje umiejętności, których na pewno jako zespół posiadamy i myślę, że z każdym następnym meczem będzie ta gra wyglądała dużo lepiej i będziemy mogli cieszyć oko kibiców, a przy okazji będziemy zdobywać punkty, które gdzieś tam są dla nas istotne, bo chcielibyśmy punktów zdobywać jak najwięcej, żeby też spokojnie zagwarantować sobie utrzymanie w tej lidze. Nie chcę też obiecywać nie wiadomo czego, natomiast tak jak trener powiedział na prezentacji, głównym celem GKS-u Puchatów na ten sezon jest utrzymanie i tego się trzymajmy. Nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość, bo tak jak mówię, ta liga jest tak specyficzna, że za chwilę może zweryfikować każdego i że tak powiem, po prostu skupmy się na tym, co trener nam przedstawił jako cel i przy tym zostańmy. Dzięki panowie za walkę! Głowy do góry!